Hej wszystkim, dzisiaj tak bez gry będzie, bo chciałem poruszyć kilka tematów, a raczej dwa tematy, napisałem je sobie na monitorze. Pierwszy temat to jest taka nowa seria, można by to nazwać chyba programem, tak, program, który chciałem zrobić na swoim kanale i już o nim wspominałem gdzieś pod którymś filmem, to będzie seria Gościnnie. Czyli, bo strasznie dużo osób do mnie pisze na wiadomościach prywatnych, gdzieś tam na Facebooku i tak dalej, czy bym z nimi nie zagrał i ja zazwyczaj odpisywałem, że zagram, tylko że nie mam, jakby trudno się ze mną ustawić, bo ja nie gram regularnie, gram jak mam ochotę i tak dalej, a stwierdziłem ostatnio, że może jednak to jakoś tak usystematyzować, po prostu zebrać te propozycje do kupy, gdzieś to sobie ponotuję i z tymi osobami po kolei się poustawiać, więc jeśli macie jakieś propozycje dla mnie, z kim mógłbym nagrać, a może sami nagrywacie, to prosiłbym, żebyście mi po prostu dali znać o tych osobach, jak są to jacyś wasi, znaczy jeśli są to jakieś kanały, które wy oglądacie i na przykład myślicie, że fajnie by było, jakbym z taką osobą zagrał, to dajcie mi znać, ja do nich napiszę, albo im znać na przykład, że Soushibo robi taki program i wtedy mam nadzieję, że się skontaktujemy i coś wspólnie nakręcimy. A jeśli sami chcielibyście coś ze mną nagrać, to po prostu napiszcie do mnie i najlepiej pisać, tak szczerze wam powiem, na Facebooku, bo tam mam mniejszy spam. Na tej mojej skrzynce już takiej YouTube'owej to po prostu jest taka masa wiadomości, że nie ma szans, żebym tam się w tym połapał. Dodatkowo jest tak, że jak wy coś do mnie piszecie, ja wam odpiszę, a wy mi za dwa dni odpiszecie, to już nie mam pojęcia w ogóle o czym zaczęliśmy pisać. Wy to macie u siebie. U was to jest, dla was to jest łatwo się w tym połapać, bo wy piszecie do jednej osoby, a dla mnie trudno, bo do mnie pisze 20 osób dziennie na przykład w różnych tematach i po prostu nie ma szans, żeby się zorientować, o co komu chodzi później po jakimś tam czasie. I to jest taka pierwsza sprawa. Myślę, że na początek tam kilka osób nawet sam znajdę. Gdzieś wyszukam z tych poprzednich propozycji, które do mnie wysyłaliście, ale tak jak mówię, nie krępować się. Jak ktoś właśnie ma swój kanał, ma niewielu widzów, to też nie macie co się wstydzić, jeśli takie może dwie zasady ustalmy. Po pierwsze, jeśli ktoś chce ze mną nagrywać, to powinien mieć swój kanał, bo fajnie by było, jak ja bym mógł wejść i zobaczyć, co on ma na tym kanale, jaka jest jakość audio i tak dalej. No i druga sprawa, że w trakcie nagrywania musi być dobra jakość tego nagrania, czyli w moim przypadku to akurat z obrazem nie ma problemu i tak dalej, ale w waszym przypadku musi to audio, nie może być żadnych szumów mikrofonu i tak dalej, stukania, mlaskania, telewizora w tle i tym podobnych. Dobra, kolejna sprawa, o której już wspomniałem przed chwilą, to są wiadomości. Jak ktoś chce do mnie napisać wiadomość i mieć pewność, że ja ją przeczytam, albo chcę jakiś temat poruszyć, który tam wymaga kilku odpowiedzi, to najlepiej na Facebooku pisać, tam na moim profilu, na fanpage'u można wiadomości wysyłać, bo tam na Facebooku przynajmniej mi się to układa w jakąś taką całość. Po prostu te wiadomości są jedna pod drugiej i jestem w stanie to ogarnąć, a jak mi mówię, napiszecie na YouTubie, to nie ma szans, to mi po prostu przeleci. Myślę, że to by było na tyle z tych tematów, które chciałem poruszyć. Trzymajcie się, cześć!